Jest, 40. Jest, pięknie. O, jest. No, mówiłem, że tam jest w locie. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy mały challenge. Mam dziś około 3 godzin, więc wymyśliłem, że zrobimy następujące. Dzisiaj jestem na spinning, łowię typowo okonie i będę chciał złowić 50 okoni w jak najkrótszym czasie. Mam limit 3 godziny i muszę się zmieścić w tym limicie, więc jedziemy. Ja akceptuję challenge, który sam stworzyłem i działamy. No i dobra. Zaczynamy. Akurat mam główkę 4-gramową, więc zacznę tutaj stąd. Tu jest takie, można powiedzieć, pogranicze głębokiego z płytkim. Najpierw zaczniemy łowić bez opadu. Zobaczymy, jak ta ryba dzisiaj będzie reagowała. O, tu dosyć płytko. Czy te okonie w ogóle będą reagowały, bo jest chwilowa zmiana pogody. Było słoneczko ładne, teraz cień się zrobił. Więc jest cień szansy, że te okonie ruszą. Zaczniemy od koloru żółtego. I cel 50 okoni. Jest to bardzo, że tak powiem, ambitny cel, ale może do zrealizowania. Zobaczymy. Trzeba zobaczyć, jak tutaj te ryby będą reagować. Ostatnio jak byłem, nie pamiętam, to było chyba z miesiąc temu, to właśnie z normalnego zwijania nie chciały, dopiero obudziły się z podbicia. Ale to mówię, zobaczymy. Zobaczymy, co tam się będzie działo. A i zacząłem o godzinie 16:15. Więc 16:15, czas do 19:15. Dobra, zobaczymy jednak z podbicia. No nie, tu chyba będzie za szybko jeszcze. Dobra, przeniesiemy się tam dalej. Tu jeszcze jest za wczesna pora. One tu tak gdzieś koło 18:19 tą głębinę wchodzą. Dobra, idziemy na płytrze. Dobra, zaczynamy. Płytsza partia wody przy kapelonach. Jedziemy. Z 2-3 razy na żółty, jak się nic nie będzie działo. To zaraz zmieniamy na inny kolor. Nie ma co czekać. Czas gra na moją niekorzyść oczywiście. Dobra, czas na zmianę przynęty, bo na żółty nie chcą. Próbujemy na biały. Okay. Musimy dotrzeć do tych okoni. Akurat dzisiaj nie mają chęci. Ale to wiecie, akurat dzisiaj, nie? Nie, żeby tak było. Akurat dzisiaj, no i dzisiaj akurat nie mają chęci. No dobra, przesunąłem się w lewo. I zobaczymy, czy tutaj coś się zmieni. Na razie to challenge jest na poziomie zerowym. Na razie nie mam nic. Tak dobrze idzie. Dobra, kolejne miejsce pod okonie. Zobaczymy, jak na razie idzie wręcz rewelacyjnie. Ani jednego konia. Jest, wreszcie. No, wreszcie jakiś okoń. Ale to dopiero jeden, powiem Wam. Ładny. No i ładniutki. Ładniutki oksik. Dobra. No to mamy jednego. Jeden. Dopiero jeden, rozumiecie? Jeden. Ale dopiero tutaj gdzieś zaatakował. Tam ich nie ma. Ciekawe, czy tam po prostu jest woda spokojna. Woda się nie miesza. Tych okoni tam po prostu nie ma. Może ten okoń przesunął się tu, gdzie jest. Trochę fali. Trochę zamieszania w wodzie. O, branie. Jest. Elegancko. Elegancko. Chyba jest, chyba jest, chyba jest. Chyba jest, chyba jest. Jest, pięknie. Drugi. No rzeczywiście.
Pięknie połknął. Pięknie połknął. Dobrze, że zmieniłem miejsce. Dobra. Dwa. Lecimy dalej. Jest, trzy. Dobra, siedzą tam. Znowu na wprost. Znowu na wprost. Uciekł. Zaliczamy. Bo ja widziałem. Czy nie zaliczamy? No to zdecydujcie. Czy zaliczamy, czy nie zaliczamy? Je. Był. Czyli na razie 2 do 2. 2 wyciągnięte, 2 spadły. Dobra, nie rzucam daleko, bo te branie gdzieś tu pod koniec są. Więc nie będę marnował czasu na tamte głębsze. Spróbujemy tutaj bliżej. No powiem wam, jak na razie challenge idzie rewelacyjnie. 2 brania. Znaczy 4 brania, 2 spadły, 2 złowione. Ale tak to jest, jak się człowiek zaplanuje. Gdzieś tam ostatnio połowił, przyjedzie napalony, a tutaj kompletnie inna woda. No ale co? Mam jeszcze 2,5 godziny, walczymy, nie poddajemy się. Ładujemy tu. Rzucamy, opuszczamy do dna. Zmieniłem tylko główkę na 3-gramową, bo tutaj idę w stronę płytszej partii i tam, gdzie mocniej wieje. Więc zobaczymy. O, był! Pod koniec. O, lercia. Guma była zawinięta. Ajajajajajajajaj. Dobra, jeszcze raz spróbuję z podbicia. Jak nic nie będzie, idę dalej w lewo. Będą gdzieś muszą stacjonować większą ilością. Jest. Z podbicia, patrz. Tylko nie spadnie, bo już 3 spadły z rzędu. No tak myślałem, że z podbicia. Co nie myślałem? Nie myślałem, wiedziałem. No to mamy 3. O, od razu. Od razu, tak jakby gdzieś przy powierzchni były, ale nie, bo spadło. Tylko wszystko daleko, wszystko daleko. Zanim ja to zwinę, to mija rok. Ładnie. 4-3 dla nas. Na razie wygrywamy, ładniusi. Płyną o konie pode mną. Płyną pode mną o konie. Tu popłynęły. Popłynęły tu o konie. Koło pomostu sobie płynęły i miały to gdzieś. O, właśnie. Ładny. Piękny. Piękny oksik. Piękny oksik. Najładniejszy dzisiaj. 5. Piękny. 5. O, najładniejszy. Pięknie. Dobrze, że cię widziałem. Płyń. Oj, spadł. 4 nie wcięte, 7, 6 do 4, albo 7, 6 albo 7, nie pamiętam teraz. 6 do 4 chyba. Ładnie. Jak wyciągnę, będzie 7-4. O ile wyciągnę, to znowu daleko. No, nieduży, ale na czerwonego wreszcie coś. I co padło? 7-4. Dobra. Coś lekko drgnęło. Chodź tutaj. Jest. Aj, no. 7-5. 7-5. Przegrywam bitwę. 7-5. Czyli na razie, jakbym wszystko wykorzystał, byłoby 13. Czyli dalej.
wynik daleki od zakładanego. O, pięknie. O, 7-6. 7-6. O. I czy wyjedzie, czy nie wyjedzie? 7-6. Dobrze. 8-6. Okej. 8-6. Wychodzą na prowadzenie. 8-6. Leci. Wiatr nam trochę przeszkadza w łowieniu z opadu, niestety. Podczas pukania ściąga mi tę plecionkę. Muszę tak robić. Jest, właśnie, jest. Holujemy. 9. Dobra, zaliczamy, co? No, przy podbieraniu. Zaliczmy. 9-6 niech będzie. No dobra, jak na razie 9 do 7, tak? Liczę sobie tak, żeby później wiedzieć, czyli 9 do 7. Czyli jakbym wszystkie ryby wyciągnął, to miał już 16 okoni. A tak to mam 9 wyciągniętych, 6 spadło, więc 16, czyli prawie jesteśmy w połowie, ale pewnie zostało mi gdzieś z godzinę czasu. No jeszcze nie wiem, bo nie wziąłem telefonu, zaraz pójdę do samochodu, to się dowiem. Napiję się i pójdę na ten pomost obok, ale najpierw popiłujemy tu jeszcze, gdzie nie ma fali. Ogień! No, nawet w połowie nie jesteśmy ze wszystkimi okoniami. Ale tak to jest z tymi rybami. Człowiek chce sobie coś fajnego na... O, tak jakby branie było. Ja tu pogaduszki. O, elegancko. Jak wyciągnę, będzie 10. 10. Dobra. Mamy dychę. Jest. Jedenaście do siedmiu. Taki ładny. Jest. Oj, spadł. Poprawił? Nie poprawił. Znowu poprawił. Teraz jest. O, jest. Na kilka razy. 12. I 12. Spokój. 12. 7. Trzynaście. O, spadł. Nie, jest. Dobra. O, większy będzie. Większy będzie, większy. 14. 14. 15. A był. Poprawił. Jest. 15. Ale idą. Czegoś takiego jeszcze nie miałem. 15. No. Patrz. Jest. 16. 16. 17. Ja nie wierzę, co się dzieje. Masakra, to jest kosmos, co się dzieje. 17. O, ładny. 18. 18. Nie wiem, ile tu złowiłem, ale policzę sobie później. 18. 19 okoń, elo. No, na krańcu. 20 do 7. 21 do 7. Elo. Leć tu. 23. Cześć, 23. Leć. Nie, 24. Jednak dalej są. No, leć. Dwadzieścia pięć.
26. Dobra, lecimy dalej. Trzeba tu dokładnie rzucać, dokładnie w jednym miejscu są. No, tak za blisko, kurde. Człowiek się spieszy i niedokładnie. Mamy 26 plus 7 spadkowiczów. Jest, 20. Poprawił, dobra. Ale ładny będzie. Siedzą tam dalej. 27. Jest. Ajajaj, spadł. Był. Dwa razy poprawił. No nie. No, powiem wam, że dużo takich jest. Patrzcie. Nie ma gumy. Ujo. Ale mam taką samą gumę. Aha, puknięcie. Jest. 28. Leci. 29. Leci. Nieduży, ale zaliczamy. 30. 31. 31. 33. Uj. Dobra. Był widziany. 33. Sam spadł. 33 i 7, to mamy 40. Zostało 10 koni. No mam nadzieję, że mi tam uznacie tamte 7, co spadło. Jest, 34. Jednak w prawo. Jednak bardziej w prawo się przesunęły. 34. 34. Dzień dobry. 35 i ładniejszy. Piękny. Piękny, 35. W sensie 35 koni, nie? Nie żałkoń, 35, bo... O, za bok jakoś dziwnie. O, guma mi pękła. Dobra, na szczęście mam. 36. 37. Ale tu trafiłem. 37. Był? Ale dziabnął. Ajajajajajaj, nie wciął się. Jest, 40. Już się bałem, że ich nie ma, ale są 40. 40. Tak mi się wydaje. W razie czego później dołowimy ewentualnie jeszcze plus jednego, bo mogą się gdzieś pomylić w liczeniach, kurde. Kurde, no. Trzy okonie do takiej magicznej bariery 50. A później ewentualnie można dobić. Trzy okonie. 40 wyciągniętych, 7 spadło. No ale powiedzmy, że były, tak? Zostają dwa do takiego. Leć. 41. Proszę państwa, szykujcie torty. Pomału otwierajcie. O, uciekł, ale dobra, zaliczamy. Był, był, był widziany, był. Jest, pięknie. Czterdziesty drugi okoń. Piękny 42 okoń. Dzień dobry. A jeszcze dobijemy ze 3. W razie czego jakbym gdzieś się pomylił w liczeniu, żeby było uznane, nie? 43. Lizie lili są, ale pięknie ubarwione. Dobra, to dobijemy jeszcze. Jest, 44. One walą z opadu. One walą z opadu od razu. Tutaj na ten pomost muszę rzucać. 44. Piękne, 44. Leć. Elegancko, elegancko. 45. Liczymy. 5 teraz. 46. 4 okonie zostały. Ups. Dobra. Ale był. 46. Ale jest okoń. Ale plecionka mi się namotała. 3 okonie zostały. Cholera. Dobra, zaraz to rozpłążemy. Dobra. Zaliczamy.
warunki niesprzyjające trzy okonie. Wracam po skręceniu plecionki. Dwa okonie. Wszystko się wydłuża. Dwa okonie. Idę do samochodu i zobaczymy, która godzina, bo nawet nie wiem, powiem wam. Nawet nie wiem, która godzina. Tak się tutaj zacząłem bawić okoniami. Znaczy, tak naprawdę już mamy, nie? Licząc tam te, co spadły. No ale dobijemy już te chyba dwa okonie, co tak fajnie nam okrągłą sumę 50 wyciągniętych. O, jest. No, mówiłem, że tam jest w locie? Bo tu często konie mają tak, że one nie biorą, ale jak opuścicie przynętę swobodnie, to ona bierze. A ta tamta pewnie spada ładnie. O, spadł. Dobra, ale jest zaliczony. Był. I ostatni. I idziemy do samochodu zobaczyć, co się dzieje w ogóle, która godzina. Omówimy to wszystko. Jest. Jest ostatni. Jest, proszę państwa, ostatni. Byle go wyholować, tego ostatniego. Byle go wyholować. No, ale mi poszedł, biegnie. Skubany mocno jest. Ładny. Ładny ostatni. Idziemy do auta zobaczyć, co się dzieje. No zobaczcie, prawie się wyrobiliśmy. 19.21, 16.15. No, 5 minut przerwy. Powiem wam, że wyczerpujący challenge, ale jest! Dokładnie, 50 okoni złowionych. Mam nadzieję, że dobrze policzyłem. 8 czy 9 spadło, więc łącznie 59, ale wolałem złowić te okonie, żeby nie było jakichś tam później niedomówień, że a widziałeś, ale spadły, się nie liczą. Więc bardzo się cieszę, że challenge 50 okoń został wykonany. A teraz idę jeszcze na 15-20 minut sobie po prostu porzucać, zrelaksować się. Już nie będę nic liczył. Co wpadnie więcej, to po prostu bonusik. Ja lubię takie challenge, już mi się one podobają. Ważne, że spełnione. No dobra, spróbujemy jeszcze tutaj. Ale jak mówiłem, pobawimy się po prostu. Już nie będziemy nic tutaj liczyć. Kilka okoń jeszcze i pomału spadamy, bo się ciemno robi. A, pięknie. Pukał, pukał i wypukał. Ładny będzie. Ładnie wenteczka pracuje. O, w sumie nieładny. Malutki. Nie jest duży. Mniejszy od tamtych, ale jest. Nie, no jest chyba. Jest, ale tu blisko siedzą. A, to już takie rekreacyjne. Nie liczymy do challenge'u. O, siedzi. Nie, no trzeba jechać, bo tu ja nie wyjadę z innym. Ostatni rzut i lecimy, nie ma co siedzieć. Trzeba się jeszcze spakować, a tu już mrok idzie. I teraz już 20, ciemno. A trzeba wyjechać. No może w ostatnim rzucie jeszcze okoń, co? Na pożegnanie. Bo dzisiaj mało było. Dobra, nie ma co. Dobra. Koniec tego dobrego. Ja już się zwijam, bo już ciemno się robi. Miałem być na 3 godziny. Jestem 3,5. A teraz mówię wam, 20.15, już jest ciemno, więc czas na mnie. Spinning, jak na mnie, petarda. 50, tu chyba 3 okonie. Jest trochę z bonusem, 7 tam spadło, więc myślę, że challenge 50 okoni zrobiony, ale tylko dzięki tamtej miejscówce, gdzie trafiłem. Ale czy kiedyś pobiję ten challenge? No nie wiem, to bym musiał mieć chyba za 4 godziny. Bo w 3 godziny będzie ciężko te 50 okoni pobić.
ale w 4 godziny, może 60, może 70, to zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko przyjmie, a teraz w środę chyba przyjadę tu na spławik, ale jeszcze nie wiem, zobaczymy. W zależności od pogody, bo pogoda się zmienia, więc myślę, że ta ryba pomału gdzieś tam będzie bardziej żywsza, ale to mówię, zobaczymy. Dobra, do następnego.